W dzisiejszym odcinku przypomnę historię najbardziej krwawego napadu na bank w dziejach naszego kraju. W ten sposób uratujemy sobie wszyscy dupę, nie będzie świat. Liczba ofiar, motywacja i przede wszystkim bezwzględność sprawców szokują do dziś. Mimo że od tamtego dnia minęło już ponad 19 lat, to wydarzenie nie schodziło z pierwszych stron gazet oraz dzienników informacyjnych. W sprawę wykrycia sprawców zaangażowani byli najlepsi policjanci z warszawskiego Wydziału Zabójstw. Panorama, Bożena Targosz, dobry wieczór. Nowe informacje o napadzie na bank w centrum Warszawy. Wiadomo już, że bandyci zastrzelili pracowników kredytbanku z małokalibrowego pistoletu. Prawdopodobnie był to popularny Walter. Napastników było prawdopodobnie trzech. Zgłosili się już pierwsi świadkowie, którzy próbowali wejść do banku prawdopodobnie w czasie, kiedy bandyci byli już w środku. Pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, to naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwoneczek, który znajduje się obok, pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Warszawa, ulica Żelazna 67. Dziś nie ma tu śladu po tym, co wydarzyło się 19 lat wcześniej. 3 marca 2001 roku po godzinie 17 policjanci w obecności dyrektora oddziału podjeżdżają pod placówkę ówczesnego kredytbanku, znajdującą się właśnie przy ulicy Żelaznej 67. To była sobota, filia powinna być czynna do godziny 13. Żaden z pracowników jeszcze nie wrócił do domu. Jako pierwszy alarm podniósł syn kierownika. Spotykał się z jedną z kasjerek. Feralnego dnia byli umówieni na godzinę 14. Zaniepokojony podjechał pod bank, który był zamknięty. Jednak przez szybę zauważył, że urządzenia takie jak liczarka czy komputery są uruchomione. Sprawdzono również w centrali, że są zalogowane do systemu bankowego. O godzinie 18 policjanci wybijają szybę i wchodzą do środka. Przeszukują kolejne pomieszczenia. Sala obsługi czysto. Schodzą po schodach do pomieszczenia, w którym znajdowały się sejfy. To, co zobaczą, zostanie z nimi zapewne do końca życia. Ciała leżały na boku, wszystkie zwrócone w stronę drzwi, wszystkie z dziurą postrzałową w tył głowy. Podłoga była cała we krwi. Policjanci mówili o jej kilkumilimetrowej warstwie. Polska tamtego okresu, Warszawa w szczególności, były przyzwyczajone do krwawych porachunków gangsterskich. Tym razem jednak ofiarami były trzy kobiety. 29-letnia Mariola Młynarska, 29-letnia Agnieszka Radulska i 33-letnia Anna Zębaty. Wszystkie trzy były kasjerkami pierwszego oddziału kredytbanku w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67. Wszystkie media błyskawicznie obiegła informacja o tym krwawym napadzie. Pierwsze informacje, jakie się pojawiły, mówiły o trzech ofiarach śmiertelnych. Informowano również, że ochroniarz banku jest poszukiwany. Zakładano, że może być powiązany ze sprawą, a kwota, jaką skradziono, to ledwie 30 tysięcy złotych. Parę godzin później odnalezione zostanie ciało ochroniarza, 50-letniego Stanisława Woltańskiego. Sprawcy ukryli je w studience. Ostatecznie również wzrośnie skradziona kwota, 76 tysięcy w polskich złotych oraz niecałe 30 tysięcy w obcych walutach. Łącznie to 105 tysięcy złotych. 25 tysięcy, tyle kosztowało życie każdej z ofiar, wielokrotnie zostanie później napisane. Dramat krewnych ofiar wczorajszego napadu. Bandyci zastrzelili trzy młode kasjerki i ochroniarza banku. Wszyscy pytają, jak mogło dojść do tak makabrycznego morderstwa, ale też zadają drugie pytanie, kiedy zostaną złapani bandyci? Filia kredytbanku, gdzie doszło do napadu, wciąż jest nieczynna. Policjanci szukają tu śladu. Policja od samego początku podeszła do sprawy wyjątkowo drobiazgowo. Jak podawały media, nad sprawą bez przerwy pracowało kilkudziesięciu najlepszych policjantów warszawskiego Wydziału Zabójstw. Między innymi Sławomir Opala, jeden z najskuteczniejszych pracowników wyżej wspomnianego wydziału oraz bohater dokumentu Prawdziwe Psy i pierwowzór postaci podkomisarza Sławomira Desperskiego z serialu oraz filmu Pitbull. Sam motyw napadu zostanie również przedstawiony w serialu. Dużo faktów jest jednak wizją reżysera. Śledczy na miejscu zbrodni zabezpieczyli kilkaset odcisków palców, kilkaset śladów biologicznych, naboje z ciał ofiar. Sprawcy pozbierali po sobie łuski, jedną jednak zostawili. Był to kaliber 6,35 mm. Jak się później okaże, wszystkie te ślady należały do pracowników i klientów banku. Pod paznokciami ofiar nie było śladów na skórka sprawców, co oznaczało, że ofiary się nie broniły. Żaden z dowodów znalezionych na miejscu zbrodni nie przybliżył policji do wykrycia sprawców. Nie rozumiano również,
również, dlaczego sprawcy postąpili w tak brutalny sposób. Media wysnuły teorię, że taka bezwzględność mogła świadczyć o tym, że sprawcy chcieli dostać się do systemu informatycznego banku i dokonać wielkiego rabunku. Śledczy sprawdzili te informacje, jednak do elektronicznych systemów nikt się nie włamał. Nie skradziono z niego również środków. Przesłuchano blisko 500 osób, wyznaczono nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców, paradoksalnie większą niż sam łup. Nagroda to 130 tysięcy złotych. Żadne z tych działań nie przybliżyło organów ścigania do postawienia komukolwiek zarzutów. Policjanci pracujący przy zabójstwach mówią, że najczęściej sprawca bądź sprawcy znajdują się w pierwszym tomie akt. Studzienka nie była łatwa do odnalezienia, bo podczas remontu zasłonięto ją terakotą. Policja natrafiła na nią przypadkiem, gdy ktoś z ekipy dochodzeniowej zauważył kawałek wykruszonej fugi. To, że bandyci wiedzieli o studzience i fakt, że mimo niestawiania oporu zastrzelili wszystkich, może świadczyć, że znali nie tylko pomieszczenia, ale również ofiary. Dla jednej z kasjerek był to pierwszy dzień pracy w tym banku. Rodziny dwóch kobiet, mieszkanek Mazur, o tragedii dowiedziały się z wczorajszej Panoramy. I dopiero wtedy przerażone skontaktowały się z policją. Stanisław Woltański, 50-letni ochroniarz, którego ciało znaleziono w studzience, miał mieć tego dnia wolne. Pracownikiem, który według grafiku powinien znajdować się w placówce, był Krzysztof Matusik, 28-letni mieszkaniec Łochowa, miejscowości oddalonej od Warszawy około 80 km. Zamienił się jednak z Woltańskim, aby udać się na przysięgę wojskową swojego kolegi. Pracował w Kredyt Banku przy ulicy Żelaznej od października 2000 roku. Był zatrudniony przez agencję ochrony. W całej sprawie on i jego bliscy koledzy z miejscowości, z której pochodził, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest, byli wielokrotnie na tę okoliczność przesłuchiwani. Byli nawet poddani badaniu wariografem, który pokazał, że silnie reagują na zdjęcia zamordowanych kasjerek. Jednak żelazna alibi w postaci przysięgi wojskowej, na której byli, oraz stanowcze nieprzyznawanie się do winy nie pozwalały śledczym pociągnąć tego wątku. Od samego początku to właśnie te trzy osoby znajdowały się na ścisłej liście podejrzanych. Wszyscy pracowali w różnych agencjach ochrony. Policja zakładała im podsłuchy, śledziła, licząc, że popełnią jakiś błąd. Tak się jednak nie stało. 2 marca 2001 rok, godziny wieczorne, Łochów. Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest. Trzej mieszkańcy Łochowa pojechali do lokalnego sklepu, kupili chleb, wędliny oraz 3 butelki wódki. Udali się do domu jednego z nich, gdzie siedzieli do późna. Nie rozmawiali o tym, co ma wydarzyć się nazajutrz. Nie musieli, każdy element planu był drobiazgowo przygotowany. Mieli broń zakupioną wcześniej przez Marka Rafalika na bazarze Różyckiego. Tak, tym samym, na którym rodziła się mafia pruszkowska. Był to pistolet ME9 Parabellum. Broń gazowa, którą samodzielnie przerobili. Broń była z tumikiem. 3 marca 2001 rok. Chwilę przed godziną 8. Warszawa, ulica Żelazna 67. Do drzwi Kredyt Banku puka pracownik ochrony Krzysztof Matusik wraz ze swoim kolegą Grzegorzem Szelestem. Matusik tłumaczy ochroniarzowi, który pełni wartę, że zapomniał munduru do prania. 50-latek wpuszcza mężczyzn do środka. Gdy weszli do kuchni, Szelest wyciągnął broń i strzelił Woltańskiemu w plecy. Ten odwraca się i upada. Szelest oddaje jeszcze 2 strzały w czoło ofiary. Stanisław Woltański osierocił 4 dzieci. Pracował w tej chwili wiele lat. To właśnie jego Matusik wcześniej wytypował jako osobę, z którą się zamieni na dyżury. Wytypował osobę, która według niego będzie najbardziej ufna. Taką, która wpuści ich do środka oraz taką, którą najłatwiej w razie czego będzie obezwładnić. Matusik wydał wyrok na swojego kolegę z pracy na długo przed samym napadem. Bęk, oddałem w plecy. Pan ochroniarz się odkręcił i się przewalił tutaj po ścianie. Wspólnie z Szelestem Matusik ukrył ciało Woltańskiego w studzience. Nie chciało się zmieścić, więc upychali je kolanem. Zezna później Szelest. Wytarli z podłogi krew, a następnie Matusik przebrał się w mundur, by wpuścić kolejne kasjerki przychodzące tego dnia do pracy. Mariolę Młynarską, Agnieszkę Radulską oraz Annę Zębatę. Kasjerki weszły do pomieszczenia socjalnego. Wtedy Matusik wpuścił ostatniego sprawcę, Marka Rafalika, który do tej pory czekał przed oddziałem na czatach. Mężczyźni poczekali, aż kobiety pójdą na dół do skarbca i wtedy wpadli do pomieszczenia trzymając broń. To, co wydarzyło się w skarbcu, było prawdziwym horrorem. Aż trudno uwierzyć, że 3 mężczyzn, nigdy wcześniej nie karanych, dokonało czegoś tak makabrycznego. Kobiety były bite, torturowane i zastraszane. Jedna z nich, klęcząc z pistoletem przy głowie, otwiera sejf, z którego sprawcy chcą zabrać pieniądze. Kiedy tylko jego drzwi się otwierają,
pada strzał. Pozostałe dwie widzą, że ich koleżanka zostaje zamordowana. Sprawcy oddają strzały do kolejnych dwóch kasjerek. Kolejne. Każda z nich zostaje również uderzona kolbą. Jedna z nich nie zostaje zabita od razu, więc jest duszona taśmą. Wszystkie strzały 3 marca 2001 roku w warszawskim oddziale Kredyt Banku oddaje Grzegorz Szelest. Matusik był mózgiem operacji. Polecenie strzelaj do kasjerek wypowiedział z kolei Rafalik. Mężczyźni zabierają pieniądze. Kwota jest o wiele niższa niż się spodziewali, nawet 7-krotnie niższa. Zabierają również kasetę VHS monitoringu. Zamknęli za sobą drzwi, wsiedli do zaparkowanego nieopodal Fiata 125P i odjechali do swojej rodzinnej miejscowości. Pozbywając się wszystkich fantów. Wszystko robili w pośpiechu. Spieszyli się przecież na przysięgę wojskową kolegi. To przecież było ich żelazne alibi. Alibi, którego policja przez wiele miesięcy nie będzie potrafiła obalić i udowodnić udziału w zbrodni. Alibi, które gwarantowało im wolność. Przez 4 miesiące śledztwo utknęło w martwym punkcie. Nie było dowodów, że główni podejrzani mieli związek z napadem. Mieli żelazne alibi, które potwierdziło wiele osób. Policja nie miała innych podejrzanych. Media oraz rodziny ofiar domagały się wykrycia sprawców. Powiedzieć, że 4 miesiące później nastąpi zupełnie nieoczekiwany przełom, to jak nie powiedzieć nic. Policja uzyskała zeznania od brata jednego ze sprawców, który nagle przypomniał sobie, że feralnego dnia Grzegorz Szelest kazał mu spalić zakrwawione ubrania. Zadarłem z jednym gangsterem, strasznie mnie pobił. Spal to, bo nie chcę, żeby mnie odnalazł. Policja już wiedziała, że jak nigdy wcześniej jest blisko rozwiązania tej sprawy. Z pomocą psychologa na podstawie nagrań z innych przesłuchań wytypowano osobę najsłabszą psychicznie z całej trójki. Był to Marek Rafalik, ten sam, który według zeznań Szelesta wydawał polecenia zabicia kasjerek. Rafalik na początku do niczego się nie przyznawał, nie chciał zeznawać. Śledczy zadawali szybkie pytania seriami, nie uzyskiwali odpowiedzi, aż do momentu, w którym padło pytanie: co zrobiliście ze skradzionymi kasjerką komórkami oraz Walkmanem? Wtedy Rafalik niespodziewanie wypalił: wyrzuciliśmy do Bugu. Zatrzymania pozostałych dwóch podejrzanych dokonały już liczne jednostki antyterrorystyczne. Chodziło o to, aby sprawcy wiedzieli, że nie jadą na kolejne bezproduktywne przesłuchanie, żeby myśleli, że policja ma już dowody i że to koniec. Kilka dni później media w całym kraju poinformowały o zatrzymaniu sprawców. Oni sami przyznali się do winy i podczas wizji lokalnej, bez większych emocji, ze szczegółami zdradzali kolejne etapy krwawego napadu. Po 4 miesiącach policja mogła obwieścić sukces. Już się uchylają, a my wpadamy. Na ziemię, kłaść się, spokojnie, nic wam się nie stanie. My tylko pieniądze weźmiemy i to wszystko będzie. Sprawcy najbrutalniejszego napadu na bank w dziejach naszego kraju zostali zatrzymani. Media obiegały coraz to bardziej szokujące informacje odnośnie sprawców. Jak się okazuje, 3 nieskonfliktowanych wcześniej z prawem mężczyzn, w tym 2 pracowników ochrony oraz 1 niespełniony muzyk, poszli 3 marca do banku z zamiarem poczwórnego morderstwa. To jest coś, czego mimo upływu lat nikt nie potrafi zrozumieć. Grzegorz Szelest, człowiek, który w Kredyt Banku pociągał za spust podczas badań psychiatrycznych, na pytanie, czy zrobiłby to ponownie, odpowiedział, że tak. Również Grzegorz Szelest w trakcie przebywania w areszcie śledczym próbował wysłać list do swojego znajomego, oferując mu 50 tysięcy złotych za odbicie go z konwoju więziennego. W tym samym liście opisywał plan napadu rozbójniczego wraz z planem kolejnego morderstwa. Ów list został przejęty przez służbę więzienną i dołączony do akt sprawy. Jak będę na wolności, to stukniemy kobietę, która przewozi pieniądze z baku w Mińsku. Jak będę na wolności, to się stuknie i będzie dodatkowa kasa. Dnia 4 marca 2002 roku, a więc rok od dramatycznych wydarzeń z ulicy Żelaznej, ruszył proces. Na ławie oskarżonych zasiedli sprawcy morderstwa oraz 2 inne osoby. Narzeczona Rafalika, Kamila Maniecka, oskarżona o paserstwo oraz utrudnianie śledztwa. Jej ojciec, Andrzej, oskarżony o przetrzymywanie dewiz zrabowanych w banku. Grzegorz Szelest pierwszego dnia potwierdził: oni musieli zginąć. Którą częścią pistoletu, proszę do kamery pokazać, pan uderzył? Kolbą. Tak tu w głowie kolbą uderzyłem. Tutaj. No i tutaj uderzyłem.
Drugiego dnia procesu Rafalik zmienił swoje zeznania, informując, że nie szedł do banku z zamiarem morderstwa i nie wydawał polecenia strzelaj. Trzeci oskarżony, Krzysztof Matusik, czyli mózg operacji, przyznał się do zaplanowania zbrodni i próbował obciążyć ochroniarza, który zginął podczas napadu. Według Matusika ochroniarz był zaangażowany w całą sprawę, jednak zginął, bo na miejscu okazało się, że może być mniej pieniędzy niż sprawcy się spodziewali. Prokuratura obaliła te zeznania, nazywając haniebnymi. Oskarżeni w swoich mowach końcowych powiedzieli niewiele. Według relacji świadków było to przerażająco beznamiętne, wykalkulowane. Szelest, nie mam nic do powiedzenia. Rafalik, bardzo żałuję tego, co się stało. Chciałbym przeprosić rodzinę ofiar i ich najbliższych. Matusik, chciałbym przeprosić. Nie szedłem tam z zamiarem zabicia. Nie jestem mordercą. Proszę o łagodny wymiar kary. 3 czerwca 2002 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie. 3 czerwca 2002 roku. Kończąca się wiosna i rozpoczynające się lato przyniosło falę upałów. Na początku odczytywania wyroku sąd musiał ogłosić przerwę. Wypełniona po brzegi sala sądowa oraz ukrop na dworze spowodowały, że zasłabła jedna z oskarżycielek posiłkowych. Po przewietrzeniu sali rozprawa była kontynuowana. Sędzia Małgorzata Radomińska odczytywała uzasadnienie. Wszyscy pamiętamy, jak 3 marca zeszłego roku wstrząsnęły nami informacje o brutalnej zbrodni w Warszawie. Policja szybko wytypowała, że sprawcami są osoby z kręgu ochrony banku, ale więcej czasu zajęło przełożenie tej wiedzy na materiał procesowy. Sąd przeanalizował całą sprawę pod względem prawnym i bez emocji osądził. Sąd przypomniał, że w lipcu 2001 roku, po 4 miesiącach śledztwa, zatrzymano Szelesta, Matusika i Rafalika oraz jego dziewczynę. Wszyscy mieszkali w podwarszawskim Łochowie. Mężczyźni pracowali w różnych firmach ochroniarskich. Wszyscy trzej byli zatrzymani wiele razy wcześniej, ale jako świadkowie. Z braku dowodu wypuszczono ich na wolność. Pierwszy do wszystkiego przyznał się Szelest. Opowiedział o planowaniu napadu i zrealizowaniu planu. Matusik i Rafalik mówili, że nie planowali zabijania. Miał być tylko napad. Te twierdzenia sąd uznał jednak za niewiarygodną linię obrony. Obrońcy w mowach końcowych prosili sąd o kary łagodniejsze niż 50 lat bezwzględnego więzienia. Pod rozwagę sądu wnieśli kwestię, czy oskarżonym, którzy opowiadali o napadzie, nie należy się z mocy prawa nadzwyczajnie złagodzenie kary. Szelest był najbliżej nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale sąd widział jego postawę w czasie wizji lokalnej całego procesu, bez emocji nie chciał opowiadać na pytania stron. A więc odmówił współpracy, nie zasłużył na złagodzenie kary. Także skrucha oskarżonych nie była zdaniem sądu szczera. Sąd przedstawił również zarys sylwetek zbrodniarzy. Szelest, porzuciła go matka, nie znał swojego ojca, ale losu wychowanka domu dziecko oszczędzili mu dziadkowie, dorastał u nich. Miał gdzie mieszkać, miał szansę na pracę. Dobrze, że dziadkowie już nie żyją, pewnie przewracają się w grobie, mówił biegłym psychiatrom. W wojsku deklarował niechęć do broni. Dziś, gdy właściwie wykonał egzekucję na 4 osobach, to brzmi jak ironia. Żył bez ojca, ale nie miał skrupułów, by odebrać życie matce innych dzieci. Rafalik po szkole odbył służbę wojskową. Miał pracę, chciał się ożenić, miał gdzie mieszkać. Jako jedyny przepraszał rodziny zabitych i wykazał skruchę. Ale mamy wątpliwości, czy jest ona szczera. Matusik pracował w Warszawie w ochronie Kredyt Banku. Najstarszy z zabójców. Ma 28 lat. Szelest i Rafalik są 24-latkami. Ma rodzinę, mieszkanie. Czy planując ten napad chciał się z kolegami ustawić na całe życie? Chyba nie, bo pieniądze przetrwonili na alkohol i zabawę. Dla sławy? Jeśli tak, to sławy haniebnej. Przysporzył jej sobie, swoim bliskim i miejscowości, która jeszcze długo będzie naznaczona piętnem tej zbrodni. Całe odczytywanie wyroku wraz z uzasadnieniem trwało blisko 3 godziny. Ostatecznie cała trójka otrzymała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zróżnicował jednak terminy, kiedy będą mogli ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Grzegorz Szelest, ten, który pociągał za spust, najszybciej będzie mógł wyjść na wolność po 40 latach. Matusik, mózg całej operacji i ochroniarz w banku, na który napadł,
napadł 35 lat. Rafalik, więc ten, który wydał rozkaz strzelaj oraz ten, który jako pierwszy powiedział policji o napadzie, będzie mógł ubiegać się o wolność po 25 latach. Dodatkowo dziewczyna Rafalika otrzymała wyrok 6 lat pozbawienia wolności za paserstwo i utrudnianie śledztwa, a jej ojciec 2 lata w zawieszeniu na 5 lat za przetrzymywanie bankowych dewiz skradzionych w napadzie. Oskarżeni skorzystają z prawa apelacji, która jednak nie zmieni wyroku sądu. Rafalik będzie mógł ubiegać się o wolność w 2025 roku. Kiedy dokonywał mordu wraz ze swoimi kompanami, miał 24 lata. Narzeczoną i gdyby nie ta sprawa, wzięliby ślub. Jeśli sąd uzna, że się zresocjalizował i wyjdzie na wolność w pierwszym terminie, będzie miał 49 lat i więcej niż połowę życia za kratkami. Krzysztof Matusik może wyjść na wolność najwcześniej w 2036 roku. Będzie miał wtedy już 62 lata. W chwili popełnienia zbrodni był najstarszy. Miał 27 lat. Grzegorz Szelest najwcześniej może opuścić więzienie w 2041 roku i będzie miał wtedy 64 lata. W chwili popełnienia zbrodni, podobnie jak Rafalik, miał 24. Wszyscy są zgodni, gdyby w 2002 roku, czyli wtedy, kiedy ogłaszano wyrok, obowiązywała kara śmierci, to oni by ją otrzymali. Wszystkie pieniądze z napadu oskarżeni wydali na ubrania, ozdoby, imprezy. Tego dnia, 3 marca 2001 roku, ci trzej młodzi mężczyźni z zimną krwią zamordowali 4 osoby. W bestialski sposób wpłynęli na życia ich bliskich i przyjaciół, partnerów. Być może żadnemu z nich nie będzie już dane zaznać wolności. I nawet jeśli, to żadna kara nie zwróci życia Stanisławowi Woltańskiemu, Marioli Młynarskiej, Agnieszce Radulskiej oraz Annie Zębaty. Żadna, nawet najsurowsza kara nie ukoi bólu bliskich ofiar, jak i bólu bliskich sprawców. A ty pamiętaj, że jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, to wciśnij przycisk subskrybuj i znajdujący się obok dzwonek. Do zobaczenia w następnym odcinku Zbrodni i kara.